ćwiczeń, potem przejdziemy do masażu. Zaczynamy od obszaru policzków. Nakładamy wewnętrzną część jednej dłoni na mięsień okrążny ust. Następnie nabieramy powietrze w policzki, jakbyśmy miały buzię pełną wody. Utrzymujemy przez 5 sekund i rozluźniamy. Chodzi tutaj o taki sposób napompowania obszaru policzków, żeby wszystko nam się tutaj wygładziło. Rozluźniamy. To dociśnięcie wewnętrznej części jednej dłoni do mięśnia okrężnego ust ma na celu zablokowanie kurczenia się mięśnia okrężnego ust, żeby z kolei nie powodować tutaj właśnie tworzenia się delikatnych zmarszczek wokół ust. O tym generalnie będziemy mówić za tydzień. Więc jeszcze raz przykładamy. Tak się wszystko pięknie wygładza. Dodatkowo możemy sobie tutaj jeszcze dołączyć poklepywanie. To dodatkowo pobudzi cyrkulację w obrębie skóry, dotleni i odżywi komórki. Przejdziemy sobie do masażu. Do tego celu będziemy potrzebować odrobiny olejku. Ja wykorzystam sobie olejek z płatków róży, który właśnie całkiem niedawno zrobiłam. Więc będzie mi tutaj dodatkowo pięknie pachnieć. Troszkę tylko wsmarowujemy w obszar policzków, żeby zachować delikatny poślizg. I teraz do tej drugiej części przyda nam się płytka guasza, jeśli macie. Najlepsza byłaby płytka guasza z grzebykiem, żeby dodatkowo jeszcze pracować na długości włókien mięśniowych. Jeżeli nie macie, zwykła guasza również wystarczy. Natomiast jeżeli jest grzebyk, to tą częścią grzebyka. Na początku palec wskazujący jednej dłoni dokładamy tutaj na kącik, jeden kącik ust. Blokujemy. Grzebykiem pomalutku czeszemy w stronę uszu. Pomalutku. Rozprasowujemy sobie te zmarszczki i przechodzimy następnie wzdłuż tutaj mięśnia. Powtarzamy raz jeszcze. I raz jeszcze. Jeżeli nie macie płytki guasza, można sobie wykonać ten sam ruch po prostu dłońmi. I to samo na stronę przeciwną, również blokujemy i masujemy w stronę uszu. Powolutku. Tutaj, jeżeli chodzi o brudy nosowo-wargowe, to również brudy nosowo-wargowe i zmarszczki okolicy policzków. Również bardzo dobry jest ten masaż bukalny, o którym mowa była bodajże dwa lajfy temu, tak? Czyli teraz już z 3 tygodnie temu. I drugi sposób stymulacji tego obszaru. Palcem wskazującym przytrzymujemy tutaj na linii żuchwy, tylko przytrzymujemy, nie ciągniemy i masujemy do góry. Wykonując taki delikatny ruch jakby siatkowania.
pod bruzdą nocowo-wargową przytrzymujemy palcem wskazującym. Nad bruzdą zaczynamy delikatnie rozciągać obszar. Czujemy pod palcem wskazującym, jak ten jesień jarzmowy mniejszy i większy nam się delikatnie rozciąga. Przechodzimy do ucha i jeszcze. I na stronę przeciwną. Jeszcze wykonamy sobie delikatny masaż tutaj obszaru właśnie bruzdy nocowo-wargowego, do tego celu też potrzebujemy odrobiny olejku więcej. I teraz opuszkami palców jednej dłoni masujemy tutaj w ten sposób, żeby wzdłuż bruzdy nocowo-wargowej do góry, czyli masujemy nie tylko obszar bruzdy nocowo-wargowej, ale również delikatnie unosimy do góry poduszeczki w obszarze policzków. Bardzo przyjemny masaż. I to samo na stronę przeciwną. Taki masaż możecie sobie wykonywać generalnie w dowolnym czasie dnia, jak długo ochotę, ile Wam przyjdzie ochoty na to, ile chęci, ile siły, bo też utrzymanie ręki w takiej pozycji przez dłuższy okres czasu może nie być do końca komfortowe. Na koniec pocieramy obie dłonie o siebie, aż staną się ciepłe i przykładamy do obszaru policzków bruzd nocowo-wargowych. Czujemy, jak ciepło dłoni rozchodzi się po twarzy i jak relaksują się nasze mięśnie. Bierzemy 3 głębokie oddechy. Wdech nosem, wydech ustami.